Siemanko, jestem Lucek, to jest The Crew, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Zaczniemy sobie od driftowania. A shit, zapomniałem chyba zmienić na skrzynię manualną, ale chyba podczas zawodów można to zrobić. Robię sobie przygotowania, spróbuję Dodge'em Chargerem. Ostatnio nim driftowałem i szło mi całkiem dobrze. Zobaczymy jak pójdzie tym razem. Dawaj, dawaj! Dodge Charger. No i tutaj to jest to właśnie przygotowanie przed submitem. Cyk, ale patrzcie, kurde, on pięknie lata. Jak dla mnie nawet lepiej jak, a shit, jak ta korweta. Tylko ciemno jest, Lucek nic nie widzi. No nie, ten chyba lepiej lata od korwety. Korwetę mam nawet lepiej zrobioną niż tego Chargera. Ale powiem wam, że ten Charger to normalnie tutaj robi robotę. O shit! Poważnie on tak daje radę? No nie wytrzymam. A ja chyba będę musiał nim częściej driftować, robić jakieś treningi czy coś, bo korwetką... Może to jest taka traska akurat fajna do driftowania, ale korwetką było mi znacznie ciężej driftować niż tym Chargerem. Tu jest znacznie lepiej. I zaraz sobie zobaczymy, jeszcze muszę tam jakieś przygotowanie zrobić, jakiś submit czy coś, ale wiecie co, ja chcę to jeszcze raz polecić, to jest chyba najlepsze miejsce do driftowania, tak widzę. Są świetne zakręty, no zobaczcie na... O shit, no zobaczcie na to, nie powinienem się patrzeć w kamerkę podczas ślizgu zwłaszcza. Najlepiej to, tutaj chyba można by było pociągnąć jedne kombę, ja podejrzewam, że ci gracze, którzy grają tutaj na tych driftach, to oni mają tu nabite punkty, nie, z 1,5 miliarda. Punktów, ale tu naprawdę ciężko się te punkty zdobywa, to nie jest jakiś tam underground. I tutaj dalej są jakieś kręte drogi, shit man. No i tak się śmieliście, że niech sobie ci gracze, co tutaj fantastycznie driftują, wbiją do na przykład Assetto Corsa, albo bardziej wymagające, jeśli chodzi o drifting gry. Ja tam nie wiem, ja tam w Assetto Corsie nie driftowałem, ale mogę wam powiedzieć, że tutaj naprawdę driftuje się bardzo dziwnie. Te drifty są raczej dodane tutaj, bo są, nie są one w żaden sposób przyjemne, ale zdecydowanie fajniej driftuje się na przykład w Forzie. I tutaj, a propos Forzy, też jest ciekawa rzecz, bo mój kolega na przykład powiedział, że Forza przypomina troszeczkę The Crew, pod tym względem, że jest niestabilna, za każdym razem kiedy on wbija do gry go wywala. Miałem to samo z The Crew wcześniej, teraz udało się to naprawić wywalając wszystkich znajomych i nie mam znajomych, gram sam, solo, mimo że to jest gra multiplayer, nastawiona na grę z kimś, nieważne, ale przynajmniej teraz gra mi działa dobrze. Trochę sobie ulepszyłem mojego Chargera, ale coś czuję, że tutaj nie będzie aż tak fajnie jak w tym miejscu, co przed chwilą byliśmy sobie. Tu będzie sobie, no tak w miarę. Zobaczcie, korwetkę mam lepiej ulepszoną. Ona ma większą przyczepność niż Charger, czyli teoretycznie według tych statystyk, które no, są jakie są, bo są... Według tych statystyk powinno mi iść lepiej, no nie? Chargerem. Idzie troszeczkę lepiej, rzeczywiście jest mniej przyczepny, korwetka łapie łatwiej tą przyczepność. No ale on jest słabszy, jeszcze trzeba go mocno ulepszyć, bo rzeczywiście 800 punktów to jest jeszcze tak, no nie za dobrze. Jak już jest tak powyżej 1100 punktów dla samochodu, no to już przeważnie fajnie się zachowuje, fajnie driftuje. Znaczy, no niekoniecznie... O, się. Wow, wow! Ja myślałem, że te barierki to są jak w karbonie, że można je rozwalić. W Need for Speedzie karbonie. I trzeba robić takie... O, właśnie. Żeby nabijać te mnożniki, a punkty... Teraz. O, się. No, Kiss the Wall taki piękny. W Forzie bym dostał 3 miliony punktów za to. Ale tu też są... Tu też jest fajne miejsce, tylko... Tutaj można jechać bardzo szybko, ale raczej nie ma takiej potrzeby, zwłaszcza na zakrętach, bo te zakręty są ostre. Ja bym wiecie czego mi brakuje w The Crew? Żeby było coś takiego jak wspinaczka, jak są na przykład w tych grach rajdowych, na przykład w Dercie. Nie, w Dercie Rally była taka konkurencja, że się dostawało jakiś hardkorowo przerobiony samochód do wspinaczki. Kojarzycie o co chodzi? Hill Climb, jak się to nazywało. Dostawaliśmy jakieś tam Audi Quattro z niesamowitymi spoilerami i jakimś tam niesamowitym tuningiem i musieliśmy tam w jak najkrótszym czasie dojechać gdzieś tam na szczyt, oczywiście jeżdżąc perfekcyjnie, nie? Ej, ja mam jeszcze minutkę Ta traska jest naprawdę długa, to jest jeszcze lepsze niż poprzednio. W dodatku tutaj jest jasno, więc dokładnie widzę drogę. Ale ciężko jest trochę. Wiecie co, ja będę chciał sobie tutaj jeszcze poćwiczyć, popróbować. Muszę zdobyć medale tu. To będzie chyba ostatnie miejsce, gdzie muszę zdobyć medal. Czy to jest takie przygotowanie do treningu, czy coś tam? Wow, ale kurde, Charger wymiata na tych driftach. Jeszcze jakieś inne auto będzie sobie trzeba przetestować na drifty. Szkoda, że na tych driftach chyba te samochody tak niezbyt szybko się upgrade'ują. Wow, ale poleciał, widzieliście to? Jadę na skrzyni automatycznej, to też jest bardzo ciekawe. No nitrze! Widzicie te 4 wydechy? Kurde, ekstra. Znaczy ja wiem, czy tak ekstra, no taki potwór, taki smok się wydaje wtedy. I dojechałem aż do końca drogi. Chociaż tam w jednym miejscu mi tak nie bardzo wyszło. 27 tysięcy, ja nie wiem. Ci gracze, którzy tutaj tacy dobrzy, co tutaj jeździli, to ja podejrzewam, że mają masakryczne punkty. Przecież tu można takie combo dowalić przez całą trasę praktycznie. Plus 12 punktów. Dobrze, zobaczymy, czy tu jest jakiś ranking. Ranking. Dobrze, ja jestem 790. Nie tak źle, mieszczę się w pierwszym 1000. Bardzo fajnie. Okej, zdobyłem sobie przepustkę, wykonując... o, coś takiego. Na solisku Bonneville udało mi się dojść. No bo tam trzeba było zrobić wyzwania tej jazdy swobodnej, albo takie... jak to się w sumie tutaj nazywa. Po prostu to sobie wykonałem. I teraz zobaczmy, co mamy tu do zrobienia, bo mi się to odblokowało. Cyk, i to jest jakby kwalifikacja. Wbijamy, zobaczymy, co to może być. Czy ja zobaczę tu driftującego dragstera? Nie, czekajcie, ja muszę to zobaczyć. Czy jest tu mój driftujący Dodge Viper? Czekajcie, jest! W tle pojawił się driftujący Dodge Viper. Nie, driftuje! Okej. Próba dragstera. No, co to było? Okej, mamy kolejne rzeczy do zrobienia. Wyzwanie jazdy swobodnej. Kurde. To już chyba robiłem. Stwórz własną... shit, man! Ile oni tu... 1 300 000 ktoś tutaj już nabił. Ja pierdzielę. Dobra, to pokażę wam przy okazji moją trasę fantastyczną. Jak ja robię sobie to wyzwanie. Tylko, że ja tu nigdy nie zdobędę 1 300 000. Choćbym nie wiem co robił. Prawdę mówiąc, na tym solisku chyba lepiej jeździć wersją torową jakiegoś samochodu, który jedzie 400 km na godzinę. Chociaż dragster bardzo szybko się też rozpędza i to jest jego plus. To ciężko nim nawrócić, jak chcemy pojechać do następnego punktu. No ale mniej więcej przez to solisko jedzie się tak. Ciskamy sobie tu 4 paki, zobaczcie, dopiero 4, już 5 paczek lecimy. 1102 punkty mam w tym Viperku. Elegancko. Nitrosa sobie wcisnę. No i teraz za chwilę powinienem hamować. Już hamujemy. O kurczę, nawet szybko wyhamował, jestem w szoku. Teraz tak, jeszcze sobie troszeczkę rozgrzejmy oponki, żeby był sweet spot. Uwaga, pyk. I teraz idealne przyspieszenie. Jeszcze jakby tak nitro się naładowało do końca. Sobie zaraz wciśniemy, myślę, że tak na 4. Uwaga i... nitro, pyk i poszedł, elegancko. Viperus. Piękniusio. No i to sobie zrobię. Tylko, że ja tu nie zarabiałem. Ja nie wiem, jak oni zarabiają, poważnie. No ile trzeba siedzieć w tej grze, żeby ponad 1 000 000 zarobić? Co jest? Za szybko dojechałem. Popatrzcie, nie zaliczyło mi, muszę wyjść chyba. Oh my god. Bugisoft! Dobra, może po prostu ja za szybko dojechałem. Dajmy jeszcze jeden punkcik, może tu. Może jeszcze jeden tu. Może tu jeszcze. Mam nadzieję, że teraz się uda. I weźmy sobie wersję torową jakiegoś samochodu. Może nie Skyline'a tym razem. Wersja torowa. No Skyline jest u mnie najlepszy, najszybszy. Zniszczony jest mocno dosyć. Weźmy sobie coś... no McLaren nie, coś takiego, co tutaj trzeba będzie ulepszyć. Gallardo torowe, sprawdźmy. Ostatnio chyba jeździłem torówką Gallardo. Fajnie. Jaki spoiler! Cholera! Dobrze, że jest ciemno. Nie widać go za bardzo. No ale wiecie, torowe wersje samochodów też mogą około 400 km na godzinę jechać, to jest całkiem sporo. No i nie tracimy tak dużo czasu na zawracaniu na tych punktach. I pewnie zadajecie sobie pytanie, ale po co tak na solisku w Bonneville jeździć? No bo tu się pokonuje największy dystans w najkrótszym czasie. Moglibyśmy sobie wybrać jeszcze jakąś drogę, jakąś bardzo długą autostradę i na niej jeździć w jedną i w drugą stronę i w ten sposób zarabiać kasę. Ja myślę, że ci gracze, którzy nabijają takie duże liczby, tyle kasy na tych wyzwaniach swobodnych, oni mają jakiś trik na to na pewno. To ja nie wierzę, że ktoś wbija do The Crew dzień w dzień i napierdziela ciągle te same traski. No bez jaj, to jest niemożliwe. To jest psychicznie niewykonalne, żeby jeździć i nabijać w ten sposób. Patrzcie, jak się fajnie świeci z tyłu moje Gallardo. Poniekąd dobrze jest wykonany graficznie to The Crew, co? W niektórych takich momentach naprawdę może zachwycić. Ta grafika jest tu taka nierównomierna, no nie? W niektórych miejscach rzeczywiście to wygląda fantastycznie, jedziesz w inne miejsce i tekstury wyglądają jak... no strasznie wyglądają. No ale z drugiej strony nie możemy też narzekać, bo mamy ogromną mapę, która bardzo szybko się doczytuje. Cyk. Bardzo podoba mi się tryb foto, tryb zdjęć. Mogę dla was fajne miniaturki zrobić z jakimś samochodem, który wystąpił w odcinku. Tak jak na przykład bardzo podoba mi się miniaturka z Monsterem, jak jeździłem po górach tym Fiatem i zrobiłem zdjęcie właśnie mu w górach. Fajnie to wyszło na miniaturce, taka czytelna jest. No i... no, ładnie to wygląda po prostu. A tak czasami jak się robi jakieś zdjęcie z gry, po prostu z gameplayu, to nie wygląda estetycznie. Zaczął padać deszcz. Na solisku w Bonneville jeździ się prawie tak samo przyczepnie jak na asfalcie. Więc tutaj można naprawdę... ale kurczę, fajnie to wygląda w nocy, co? No, co jest? Ej, czemu mi się to nie zalicza? Okej, udało się, tym razem się udało. Gra musiała trochę pomyśleć. Możliwe, że to było przez obciążone serwery czy coś. No ale zobaczcie, zarobiłem sobie tutaj 2600 bucks. Zajęło mi to... ile mi to zajęło? 2 minutki. Czyli liczmy, że... cholera. Liczmy, że na 2000... dobra, powiedzmy nawet, że 3000 bucksów dostajemy za 2 minuty. Policzcie sobie, ile ci goście musieli je... kurde, to jest straszne. Nie mogę sobie tego wyobrazić. Czy to jest naprawdę, to się dzieje naprawdę? Nie mam pojęcia. Dobra, zobaczmy, co my tu jeszcze... w ogóle nie wiem, czy mi się to zaliczyło. Powinno. Tak, zaliczyło mi się. Jestem... o, poniżej 1000. Całkiem dobrze. Wyzwanie to nie... te wyczyny to... znaczy, wyczyny chyba też sam mogę robić. Też tu ile? No 100 tysięcy, no bo tutaj to się zdobywa 10 tysięcy, żeby zdobyć tutaj baksów, to trzeba poświęcić na to godzinę. Ktoś musiał 10 godzin napierdzielać te wyczyny. Znaczy, co któreś tam wyczyn dostajemy więcej kasy. No więc, okej, chyb o włos. Ja wam pokażę. Jak to się robi. Wbijam sobie Las Vegas. Tutaj jest bardzo taka prosta, no prosto tutaj jest, równo, tak? Bo to jest pustynia. I tutaj biorę sobie moto, jakiekolwiek. Przeważnie są tam jakieś wyczyny, że stajemy na kołach. Jest tutaj duży ruch uliczny. I cyk. I bierzemy sobie mobilny garaż. Tutaj podczas tych wyzwań możemy sobie zmienić pojazd. Weźmy sobie... chyba przeoczyłem motocykle. Czekajcie, ja tu miałem jakiegoś takiego koksa, jeśli chodzi... KTM-a miałem fajnego. No motocykle, jesteś KTM? Jesteś! On jest świetny. Dobrze, i teraz musimy sobie mijać samochody o włos, to jest taki cel osobisty. Zaliczyć to po prostu, no i już, bo to... ja nie będę tutaj 10 godzin jeździł. Przecież to jest... o! Wyobraźcie sobie pokonać ktoś na tym pierwszym... ja nie wiem. No są tacy ludzie rzeczywiście, no skoro osiągnął taki wynik, to spoko, tak? No w czymś jest dobry, ale ja bym tak nie mógł. Nie mógłbym aż tak siedzieć i nabijać tych punktów. Ja lubię czasami sobie wyjść z domu i pojeździć jakimś rowerem, nie wiem, spotkać się z jakąś dziewczyną, coś porobić innego a nie siedzieć 10 godzin i napieprzać te wyczyny, no. Znaczy one są fajne, rzeczywiście jak się robi je z jakimś znajomym, można się fajnie bawić i to jest spoko, ale z drugiej strony nabijać jakieś tam 100 tysięcy punktów, no. No i zobaczcie, to wyczyny polegają na tym, tak, że przejedź, o, zresztą chyba robicie, ci co oglądają ten odcinek, to pewnie sobie też i grają w The Crew. O, po prawej stronie jednak, no. To mi nie nabijało i myślałem, że The Crew się pomyliło. O, a skrzyżowań nie liczy, więc... Nie, liczy jednak, czasami liczy, czasami nie liczy. Aha, co blisko chyba krawężnika byłem, nie chciało mi naliczać. Tutaj musimy sobie pojechać, pyk, 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 trochę mnie rzuciło osie. O, nie rozbiłem się! Pojedziemy sobie tu. Nitro! To jesteście ciekawi widoku z kokpitu? Proszę bardzo. Nie, no bardzo ładnie wygląda ten motocykl, naprawdę nie żałuję ani jednego baksa na niego. Bardzo spoko się nim jeździ. Jest to chyba jeden z najszybszych, jak nie najszybszy motocykl, jaki teraz posiadam. Taki ścigacz. Mam Ducati Diavela, Diavel nie skręca tak fantastycznie jak ten motocykl. I on był chyba dodany w którejś tam aktualizacji, bo ja pamiętam, kiedyś grałem, to żadnego takiego szybkiego KTM-a nie było, było jakieś tam BMW. No i zobaczcie, teraz chwilę sobie pograłem i dostałem 600 bucks za wykonanie tego. Zła strona drogi, ok, czyli musimy zjechać sobie tu, jechać powyżej 150, jak widzimy na moim budziku, jadę ponad 200 grubo, no i wcale nie muszę jechać, 155 ponad muszę jechać, nie, wcale nie muszę jechać jakoś szybko, mogę sobie jechać taką prędkością, na czwóreczce, lajtowo, pyk. Nie? Teraz jedziemy 190 na godzinę, jakbyście nie widzieli, no niestety w tych nowych grach wyścigowych ta prędkość jest taka jaka jest, no. Jedzie się 20 na godzinę, a w grze pokazuje, że jedziemy 400. Chyb o włos musimy z taką prędkością. Dobra, to tego nie będziemy robić, bo tu jest mało samochodów, jakbyśmy mieli tutaj chybiać o włos tych wszystkich kierowców. Najlepiej to chyba tu się robi. Pojedziemy w sobie pyk. No co ty, nie punkt, tylko usuń znacznik, a się tepnij, pyk. Szybka podróż, ok. Tylko, czy zła strona drogi? Zaraz zobaczymy. Osiągnij 125 km na godzinę. Chyba i tak najlepiej jechać pod prąd. O, a tu akurat żadnego nie będzie. 125 km na godzinę to w tym motocyklu osiąga się chwilkę, tak? Akurat, tak jak patrzę teraz, nie wiem czy wy to też widzicie, czy nie widzicie, no ja właśnie nie widzę żadnego samochodu. Ej, gdzie tam? Po skrzyżowaniu! Na środku skrzyżowania szedł! Co za gościu! Ja dostaję mandaty za wysoką prędkość, a tu gościu sobie chodzi na środku skrzyżowania i ma wszystko... W środku Las Vegas! Przecież tu w Las Venturas powinni się do niego przyczepić od razu, 60 radiowozów powinno spaść na niego. To jest GTA, tak jak GTA. Ej no kurczę, patrzcie, nic nie ma no. Czy ja jestem ślepy, czy tu... O jest, pojawiły się jakieś, dobrze. W końcu mogę coś poomijać. Jep. Także motocyklem robi się to najlepiej, bo zobaczcie, najłatwiej jest się zmieścić między te pojazdy. Cyk, rozpędzić się do prędkości odpowiedniej, to jest też chwileczka. Pyk. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. Pyk. I... pyk, pyk. Dobrze. Poziom zaliczony, no i tak poziomów sobie nabijamy, zobaczymy ile teraz. Wtedy było 600 dolarów, teraz 610 dolarów dostaliśmy. No, a oni ponabijali tam miliardy, tak? Ja nie wiem. Ciekawe po na przykład 2 godzinach robienia tych wyczynów ile się kasy dostaje. Tam chyba około... Nie, co to tam wisi w powietrzu? Widzicie? Co to tam jest? Śmigłowiec, tak? Aha. Nie wiem, mogę mu zdjęcie zrobić chyba, czekajcie jak się robi zdjęcie. O, co tu tam? O! Śmigłowiec, myślałem, że... Bo w The Crew to nie jest do końca takie jednoznaczne, tam mógł wisieć jakiś ruch uliczny, jakiś samochód. Naprawdę, to się może tu zdarzyć. Dobrze, i zobaczmy sobie jeszcze ten summit, to przygotowanie w zasadzie. Co my tutaj jeszcze mamy do robienia ciekawego? Tak, te wyzwania, ja nie wiem, który tam będę, chyba milionowy. Pyk, no, 1421, super. Jazda po linii, spinaczka, atak czasowy rajdowo i próba dragstera. PvP, próba driftowa Monster Arena. O, Monster Arena to sobie musimy zrobić teraz. To jest fajne. Nawet nie patrzyłem, ile oni tam punktów zdobyli. Ja dam z siebie wszystko, koniec. Umiem tym, ćwiczyłem nim, specjalnie nie ćwiczyłem tym Fiatem, żeby fajnie sobie właśnie skakać. Zobaczymy, jak mi pójdzie teraz. Czy zapomniałem tej sztuki, czy też nie. Tutaj ważne jest to, abyśmy zawsze lądowali na wprost, żeby dostawać ten bonus za idealne lądowanie. Czyli teraz tutaj żadnego kliku nie zrobimy. O, idealne lądowanie razy 3. Jak to sobie mykniemy, to zawsze dostajemy ten bonus, on jest mega ważny. Teraz jedziemy od razu, tą arenę akurat znam, bo na niej chyba najdłużej ćwiczyłem. Teraz jedziemy sobie od razu tutaj. No! Kurde, jak mnie to denerwuje, jak nigdy nie trafię w to, okej. Dobre lądowanie 1,5. Widzicie, to jest bardzo ważne, bo się dostaje 2 razy więcej punktów, jeśli się wyląduje na wprost. I tutaj backflip. I cyk. Nie kombinujemy tam, o, idealne lądowanie. Nie kombinujemy tam z jakimiś potrójnymi backflipami, chociaż można oczywiście. A, shit. Hop, będzie idealne. Idealne, no kurczę, niemożliwe, tylko jeszcze nie trafiłem w te, punkty. Łop. Złe lądowanie, razy 1, czyli widzicie, słabo. Trzeba uważać. Już 20 000 punktów, fantastycznie, zostało 2 minuty. Hops, o, do wody. Idealne lądowanie, kurde, dobre lądowanie tylko. Dobrze, jedziemy po 500, bo tutaj jest dużo 500. Tutaj pojedziemy jakoś, tutaj sobie pojedziemy. Może wskoczymy tu. Hop, 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 hop. Tu jakiegoś trikola, ach, nie fajnie, Lucek. Chodźmy w takim razie tu. Teraz, ach, shit, ach, okej. Teraz pojedziemy sobie na drugą stronę, tak naprawdę tam powinienem też na dole poskakać. Trzeba mieć jakąś taką trasę już ogarniętą, bo tutaj brakuje czasu, nie? I pyk! I robimy dużego backflipa, idealne lądowanie. Pyk, i tutaj bierz to. A, co on zrobił? Co? O! Co to było? Jaki tylik? Okej! Okay. Wyszło, super. Do góry. I... idealne będzie, idealne. Jest! Jeszcze tak mi nigdy nie wyszło. O kurczę, pozostała minuta. 31 000! Ja tu chyba najwięcej 80 zdobyłem tysięcy. Taki byłem kozok. Ach, powinienem się tutaj tak, zrobić backflipa i jeszcze się odwrócić na wprost do tego. To wtedy bym dostał tyle punktów, że normalnie byście nie uwierzyli, jakbyście nie zobaczyli. Ale teraz patrzcie na to. Pyk. Złe lądowanie? Na wprost było. Było dobrze. Dobrze, tu mamy jeszcze te, tu już jechaliśmy. Chodźmy teraz, a czekajcie, tam jechałem? Tam są jeszcze 500, tam musimy sobie zajechać. 30 sekund! Tu mamy 500. Pyk. Idealne, no co nie idealne, fajnie wyszło. I tutaj mamy 500. Pyk, 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 idealne i cyk. Co dobre lądowanie, cież idealnie wylądowałem. Taki trik odpieprzyłem, a oni dobre lądowanie mi tylko dali. Nie wierzę w to. 39 000. Opony tam jakieś. Dobra, co mnie to obchodzi? Który jestem? Ranking. Znajomych. Wyścigi. O, pierwszy. Nie, pierwszy ma 84 000. Kurczę, mógłbym go dogonić. Nie, moment, to 84 000 to chyba nie ja miałem. Powtórzę, spróbuję jeszcze, ale myślę, że całkiem nieźle mi poszło. Ja tu mogę zdobyć punkty, znaczy miejsce tak około 200, myślę. Tam miałem z 60 000 już raz. Ciężko było i to ledwo poszło, ale jakoś tam miałem, więc jest to możliwe. Najważniejsze jest to, aby mieć trasę już ogarniętą, żeby sobie wcześniej tutaj trenować też, nie? Pyk. Tutaj mogłem... Pyk. Co? Nie dało mi idealnego lądowania? Nie wierzę w to. Chyba jak wykonam jakiś trik, to wtedy się dostaje... A, shit. Wtedy się dostaje to idealne lądowanie. Bierz te 500. Dobrze, 500 plus. 500 plus też są ważne. Tylko mnie wkurzają, że tak dają mi małą punktację. Oni specjalnie. Specjalnie, żeby Lucek nie miał fajnego odcinka, to im tak robią. No jemu tak robią. Pyk, i tu 500. Będzie 1,5 tylko, no tutaj ja spaliłem. Przyznaję się, to było kiepskie. Teraz idealne lądowanie, tak, tylko że tutaj nic w powietrzu, nie zrobiłem żadnej ewolucji. Z tego to nic nie będzie, panie. Co 2 minutki. Idealne. O! Kurczę, nie fajnie. Dobrze, jedziemy teraz tu. Tu jest dużo punktów. I... Ekstra. Co? No jak dobre lądowanie, przecież idealnie wylądowałem. Jechałem na wprost, jak to tak? Oni tu oszukują coś, no. Idealne. Jest! Ha, ha! Dobrze, dobrze, Lucek. Muszę się tak trochę tutaj dopingować, bo to nie jest na live i nie mogę od was. Idealne! Ekstra. No, ej, nie... Czasami on tak ma, ten Fiat, że on się pcha w ścianę. Nie wiem czemu tak robi. Nie wiem czemu mi to robi. Tu mamy 100. Możemy tak... Op, 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 op. Dobrze, tu mamy 1000. No co 1 minuta, no hej. Ten 1000 to jest taki słaby 1000. Tam coś jeszcze zostało? Nie, tamtą 5 wzięliśmy sobie. Mamy kolejny 1000. To tak jakbyśmy wykonali dwa dobre triki, jeżdżąc w kółko w jedną i w drugą stronę, tutaj na przykład, nie? Tak. O, po tej stronie mamy 500, to tu sobie mykniemy. Dawaj, Lucek. O, ostatnie 500 nie wziąłem. Co? No jak idealne miało być? Taki trik odpieprzyłem. Misty Flip. Co? Ja w ogóle, jak oni mnie tu słabo punktują, ja nie wiem. To jest jakieś oszukaństwo wszystko. Muszę mieć więcej jak poprzedni przejazd. I co? Dobra, czy... No jak? Robimy trik. Łop! Łop! Idealne, jak idealne! Jest, 40 000. Ha! Wynik jest nieco lepszy. Ja no tam z 50 miejsc zdobyłem, tutaj dużo graczy to robi. Ło, teraz tu mam kozak furę. Ja to sobie będę robił po odcinku jeszcze. Ja to czuję, że mogę fajny wynik wykręcić. Zobaczmy, który jestem na submicie, bo na tym mi najbardziej zależy. A jestem, moi drodzy... 414, także to jest dobry wynik. Co ty myślicie? Tak się robi. Ja jeszcze tam popróbuję i sobie wynik tutaj taki napierniczę, że wam w buty wejdzie. Pokażę wam na następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.